Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Danielus, a przed Wami Total War Rome 2 i decydujące starcie, które zadecyduje o tym, kto będzie rządzić miastem. Pierwszym miastem, które zaatakowałem, Ligi Etruskiej. W lewym narożniku Julius Libo. Lucius Julius Libo, Rzym, liczebność jego armii 1440 chłopa. W prawym narożniku siły wroga. Mamy tutaj 720 chłopa dowodzonych przez Spuriusa Marciusza Helva. No dobrze, zaczynajmy więc. Szturm. A, pierwsza walka. Nie powinno być problemów. Co oni tutaj mają? Kilku jakichś tam włóczników. Ciekawe, jak oni tutaj nazywają. Boże, trzeba się jeszcze rozpoznać z tymi wojskami, jakie najlepiej wysyłać. Ale to wyjdzie w praktyce, mam nadzieję. No, jest, wczytało się, super. Brak jakichkolwiek efektów pogodowych. Mamy trzy szanse na to, żeby przeczekać, bo jesteśmy agresorem standardowo. Nie musimy czekać, rozmieszczamy wojska. Tak to mniej więcej wygląda. I teraz tak, musimy zdobyć to miejsce. To jest miejsce, które nas interesuje. Mamy do dyspozycji wzgórza i drzewa, proszę bardzo. To jest świetne miejsce, żeby zacząć natarcie. Więc, wykorzystując to, co wiemy, zgrupujemy sobie, powiedzmy, cztery jednostki ofensywne, strzeleckie. To utworzymy sobie grupę i wyślemy właśnie w ten rejon. Zajmiemy tutaj miejsce w lesie. Dobra, ale za dużej spiny nie ma oczywiście, bo mam miażdżącą przewagę i mógłbym wejść na hura. Ale zobaczymy, może coś z tego się uda zrobić. Tutaj sobie damy grupę i on niech sobie będzie stał też na tym wzgórzu będzie. To jest nasz oczywiście dowódca, nie może zginąć, przynajmniej nie chciałbym, żeby tak się stało. No i tam przydałoby się też jakby większą część naszego wojska przerzucić tak naprawdę. Więc zrobimy jeszcze sobie mały oddział, który będzie coś kombinował od tej strony. Tu też są jakieś lasy, może to nas będzie delikatnie chronić. Natomiast... oj. Cała reszta, czyli dosyć sporo jak widać wojska, będzie zgrupowana tu i z tej strony będzie też nacierała. Taki jest plan na walkę. Co z tego wyjdzie? Mam nadzieję, niedługo się dowiemy. Zaczynajmy. Pasek równowagi sił pozwala porównać względną siłę twojej armii z mocą oddziału wroga. Sraty taty. Wojna się zaczyna. Dobra, oni wszyscy stoją tutaj w centrum. No i to jest właśnie problem troszkę. I problem też jest... problemem naszym jest to, że nie mamy konnicy, która mogłaby na przykład tu wpaść, odwrócić uwagę, oni by wysłali jakiś oddział, a tutaj zza budynków wyskakują dwa nasze oddziały, mordujemy to i jest po sprawie. I tak można by zwiększyć swoją przewagę w ten sposób. Natomiast ja poślę nasze oddziały tutaj. Nasze oddziały strzeleckie rozstawimy sobie oczywiście w tym zagajniku. Może troszkę... O tak. Dobra. To jest nasza czwórka. Zrobiłem sobie skróty, to teraz powinienem zacząć ich używać. Tych gości rozstawimy sobie tu. On ma jakiś, ten nasz dowódca, jakiś taki wpływ na naszych ludzi, więc może ja go postawię tutaj zaraz za strzelcami.
No i będę oczywiście próbował robić to w ten sposób, że jak nasze te ciężkie wojska przejdą sobie tutaj, jak w ogóle zajmę pozycję już, to postaram się je przerzucić właśnie gdzieś tutaj, przed naszych łuczników. Łucznicy będą mieli oczywiście ostrzeliwać wroga, a nasze jednostki powoli kierować się w jego stronę. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tam jest motłoch, nie wiem, oni mają pewnie kilka jednostek włóczników, że z jeden oddział, żeby mieli prócarze, rekruci, motłoch. Jest tego oczywiście tu więcej, bo części wojsk jeszcze nie widać, ale zobaczymy. Przyspieszymy to trochę. Niech nam jednostki zajmą tutaj pozycję. Wszyscy się przemieszczają, dobra. Jak to wygląda z tamtej strony? Tu jeszcze trochę czasu to zajmie. To zasuwać. No oni, jak widzicie, stoją, nic nie robią, nie atakują. Ja się tutaj przemieszczę. Zależy mi na tym, żeby to jakoś fajnie wyszło, więc nie będę się śpieszył. Jak dojdą, to wtedy zobaczymy, co dalej. Trzeba będzie ich... z dwóch stron ich wezmę, no. Od tej strony. Też teoretycznie mógłbym coś tam wystawić, ale nie ma takiej potrzeby raczej. A te oddziały służą mi do odwrócenia uwagi. Zobaczycie, jak to zadziała. Mają, tak, mają włóczników italskich. Nawet całe dwa oddziały. Trzy oddziały. Dobra, oni nas tam widzą, ale tu już nie. Zmniejszmy prędkość. Trwają jakieś manewry. Być może mnie już tu zobaczyli. Ja sobie te oddziały przerzucę tutaj. Biegną, więc powinni być w miarę szybko. Ale ekstra to wygląda. Ja pierdzielę. Jak szybko skaczą, jak jest czas przyspieszony. No dobra. Ci dobiegli na miejsce, o cholera. Stop! Stop! Co mi tu biegnie? Procarze rekruci? I procarze rekruci, więc nic specjalnego. To wyszło, to odwrócenie uwagi aż za dobrze. No nic, dobra. To nie tak miało dokładnie wyglądać. Ale szczerze mówiąc, to zaczęło się nieźle. Ci niech ostrzelają. Teraz tak. Nasze główne siły mają się stawić tutaj. A te na razie niech stoją. Dobra, niech stoją. Tak, zdecydowanie. Zobaczymy, co będzie. Tu jestem ciekawy, co się podzieje. Uciekają. Nie, jest walka. Dobra, ale muszę zobaczyć, czy inny oddział nie przyjdzie na wsparcie. Nie! Widzą już tutaj z góry nadciągające siły, więc nie powinno być problemu, żeby ich tutaj rozdupczyć. Proszę bardzo, jak wieją. Jee, tak jest. Jest zwycięstwo, jest wygrana. Teraz tak. Siły nasze zajmują pozycję. Tego nie chcemy. Ostrzeliwać, panowie, to. Wy natomiast ofensywny żółw. I do ataku. Jaka szarża! Jaka szarża! Stop, 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 stop! Muszę przerwać to spektrum. Do ataku, panowie. Nasi łucznicy. Proszę bardzo. I wracamy do gry. Kurczę, konnica przydałaby się.
Ale będzie teraz zwarcie! Dobra, chłopi tam stoją i jak widzę nic nie robią na razie. A tam jest... w tle widać akcję naszych żołnierzy. Nie! To biegnie oddział jeszcze ich. Żeby wesprzeć tą stronę. Dobra, ale tu jest... mamy super przewagę. Tu się coś dzieje. Zobaczmy to z bliska. Aha, tutaj już spieprzają. Dobra, tu wygraliśmy. Tu widzę, że strzały idą. Jest okej. Ci się tylko bronią. No panowie, nie stać, zwiedzać. Jak, ile tu jest jednostek, popatrzcie na to. Ja pierdzielę. Piękny widok. No cóż. Nie pozostaje nic innego, jak zająć sobie tu pozycję. Zaprosić tu naszego dowódcę, który krzyknie... Hip hip hura. Oto wygrana, pierwsza bitwa zakończona. Nie było to żadne wyzwanie tak naprawdę. Próbowałem tutaj coś jakoś stworzyć, aurę, nie wiem, jakiejś akcji. Kurczę, nie kontynuuj. To ta bitwa powinna się zakończyć. No i mamy zdecydowane zwycięstwo. Zakończ bitwę. Okej. Straciliśmy 34. Czyli zdecydowanie ponad 60-70% żołnierzy wytłukliśmy, więc miasto jest nasze i pierwsze zwycięstwo w naszej rozgrywce stało się faktem. Giń! Giń, frajerze! Pięknie! Mamy zdecydowane zwycięstwo i teraz mamy tak, pokojową okupację, podczas której wszyscy jeńcy odzyskują wolność. Niestabilność prowincji minus 33, to jest najmniejszy negatywny wpływ, jaki możemy uzyskać. Grabież, no tutaj zdobędziemy trochę hajsu, ale stabilność, niestabilność prowincji wzrośnie o minus 70%, więc nie jest to zbyt... dobra informacja. Przy okazji wszyscy jeńcy trafiają do niewoli. To też jest to jest akurat dobra informacja, bo będą u nas pracować i dzięki temu będziemy na nich zarabiać. Ale też spadną jakby nasze stosunki z tutaj tym państwem, które zaatakowaliśmy, ale to nas nie interesuje tak naprawdę w tym momencie. No i zniszczenie. Wszystkie budynki osady, które da się zniszczyć, zostaną zburzone, ale nie zyskujesz wtedy żadnych pieniędzy. Wszyscy jeńcy zostają zabici. Ja wezmę to pokojową okupacją. Generał nam się rozwinął. To mnie też bardzo cieszy. No dawaj, flanek. Rozwińmy gościa. Co on tu ma? Wojownik, armia Saren prowadzona przez lwa jest groźniejsza niż armia lwów prowadzona przez jelenia. Haha. Przywódca, ten kto ma w sercu odwagę jest wolny. Autorytet, przebiegłość. A tu mamy co? Zapał. No właśnie, to jest, wychodzi brak doświadczenia z poprzednich Total Warów, żebym wiedział dokładnie co wybrać. Ale wezmę sobie przywódcę. Może to będzie miało jakieś bonusy do jakby takiego zapału, nie zapału, bo tu był zapał, ale w sensie, no będą wiedzieć, że mają dobrego przywódcę i że jest on, no właśnie, odważny, wolny, autorytet, tak właśnie, będą wiedzieć, że rządzę, dominuje i że jak się pojawię gdzieś w pobliżu tych oddziałów, które walczą, to wtedy i on patrzy na moje ręce, muszę dać siebie wszystko. Co możemy zrobić? Aha, już nic nie możemy zrobić. No tak, bo to był mój ostatni ruch. Dobra. To w poprzednim materiale było o tym. Tutaj technologia została opracowana, więc pójdziemy sobie w gospodarkę. I
plus 2% do przychodów z rolnictwa, bardzo ważna rzecz moim zdaniem, i minus 2% do kosztów wznoszenia budynków rolniczych, to się bardzo przyda. Dwie tury będziemy to sobie tutaj produkować. Dyplomacja nas na razie nie interesuje, więc... Więc trochę małe zyski, kurczę, mamy. Kończymy turę. Teraz mogę pójść, zrobić sobie, nie wiem, herbatę, załatwić wszystko, wrócić i jeszcze będą te ludy wykonywali swoje ruchy. Można tam sobie zaznaczyć w ustawieniach kampanii, żeby nie pokazywało ruchów naszych przeciwników. To może też by troszkę przyspieszyło, bo tutaj jednak ekran musi przeskoczyć, tam się coś jednostka ruszy. Różnie może być. Tego też jeszcze do końca nie wiem. Dobra, mamy tak. Rzymską wioskę, oliwa z oliwek wybudowane w Neapolu i port rybacki w Neapolu, czyli Neapol zdecydowanie tutaj daje nam żarcie. Mamy tu właśnie ilość żarcia, jakie znajduje się w naszych... w naszym państwie. To są nasze przychody, to jest obecny stan skarbca, data. Co mam dalej? Ktoś komuś... Sarykuzy Epirowi. No świetnie, to wszyscy cisną Epir. Ludność jest usatysfakcjonowana, to mnie cieszy. Jaki będzie nasz kolejny ruch? To jest pytanie. Oho, chyba odkryłem sobie tutaj kolejnego, mam nadzieję, przyjaciela na północy, Genua, Liguria. To nas... O, czekajcie. Ład publiczny. Ha! Jest wysoki, a zaczynaliśmy jak był niski. Czyli spodobało się ludziom to, co robimy. Status dyplomatyczny, neutralne państwo. No dobra. Oj, wybaczcie. Tutaj. Wejdziemy sobie w dyplomację i zagadamy z Ligurią. Cześć. Umowa handlowa. Niska. Nie chcą. To nie będziemy nawet próbować. Miarkowana. Dobra. Pakt o nieagresji poszedł. To nas chyba na tą chwilę zaspokaja. Czy ja mogę już coś w tym mieście? Velatri, Velatri, Velatri. Mogę je rozbudować. Nie. Ryby! Port rybacki w Neapolu. Spadnie nam ład. A jak wygląda nasz ład? Szczegóły prowincji. Ładu mamy dużo. Mogę zaryzykować. Aktualny ład publiczny 32, przewidywany 62. Czyli przewiduje się bardzo pozytywne skutki same naszego działania. Zobaczymy, co będzie dalej. Tu mamy Rzym. Ile ja mam nadwyżki ludności? 2. Tu widzicie pasek. Aktualne tempo wzrostu i tak dalej, i tak dalej. Tu będzie mnie kosztowało... A nie, to 3 tury będzie trwało po prostu. Kosztowało 3,5 tysiąca, rzymska kolonia. A co nam daje? Minus 6 do żywności, plus 5 do rozwoju natury, plus 500 do przychodów, szerzy kulturę danej frakcji, 10% do przychodów generowanych przez wszystkie budynki. No fajnie, fajnie to brzmi. Stolicy. Uświęcona ziemia, plus 2 do ładu publicznego. Tutaj mamy pole marsowe, udostępnia garnizon Rorari i pozwala na werbunek Hastati i Velites. Wiecie co? Chyba sobie pójdziemy w to. I weźmiemy sobie to żarcie, bo żarcie zawsze się przyda. Żarcie zawsze jest w cenie. Nie mogę sobie rekrutować więcej jednostek. To nie jest dobra informacja. Ale musimy przerzucić wojska do Rzymu i przygotować się, bo tutaj jakaś armia chyba idzie w naszym kierunku. Jak widzicie, spadek klatek jest gigantyczny. A mój sprzęt powinien zagwarantować spokojnie granie na 40-50 klatkach. Ale mam nadzieję, tak jak mówiłem, że to naprawią.
Sabotaż wojskowy, zabójstwo, spróbujemy. A nie spróbujemy, za mało funduszy. Nakłonienie do zdrady, to nam nie wyjdzie. Sabotaż wojskowy, może tańszy. Przechwycenie rozkazów. To w sumie też nie. Dobra, to jednak nie uderzymy w niego, tylko w miasto. Może to będzie taniej. A gdzie tam? 71, ale jakie drogie. No to w tej turze nasz szpieg nie zrobi nic. Kończymy. No dobra. Wow, trochę się podziało. Opracowano technologię. Świetnie. Rzym, wieczne miasto, oblegają nasze rzesze nikczemników. Uprzeć ich atak uprzeć ich atak, Mars nas ochroni. Pokonaj w boju armię czempioni Unii Liga Etruska. Pozostały 3-8. Damy radę pewnie. Skarbiec plus 500 i natchnione działanie 4. Zmotywowana ludność Witalii, świetnie. Zyskano przedmiot. Doświadczony rzymski marynarz. Plus 5 do walki w zwarciu. I plus 5. No, okej. Okay. Plus 5 do walki w zwarciu. Wszystkich oddziałów zbrojonych w miecze. Dobrze. Święty Gaj. Uzyskano cechę. Plus 6 do szerzenia kultury łacińskiej. No to jest nieźle. Plus 2 gravitas w każdej turze. Zyskano pomocnika, dodaj do puli. Szczerze mówiąc, to tutaj właśnie z tymi przedmiotami, pomocnikami, nie do końca wiem, o co chodzi. Poczekalni, dobra. A zastąp? Aha, po prostu zastępujemy i to nas nie informuje, gdzie, kogo, czemu i po co. Chyba, że to jest to. Tutaj szczerze mówię, że nie wiem. Zobaczmy tutaj. Tu nie ma żadnych cech. To być może to jest właśnie tamto. Ale głowy bym sobie nie dał za to uciąć. To już wiemy, czyli tak, w sumie to wiecie co, zanim wykonam kolejny ruch, to się z wami pożegnam i zaproszę was do następnego materiału. Mam nadzieję, że ten wam się troszkę spodobał, ta walka na początku, naprawdę miodna, chociaż niezbyt duże wyzwanie, ale to naprawdę daje satysfakcję, jak się w to gra. Także zapraszam do następnego odcinka, trzymajcie się, hej!